Światło gwiazdy pa. W tym roku mamy 8. edycję Orszaku Trzech Króli. Tradycyjnie idziemy z trzech punktów miasta. To już wpisało się jakoś w tradycję Orszaku Trzech Króli w naszym mieście. A więc najstarsza historycznie trasa Orszaku Czerwonego z Wawelu. Króla poprowadzi metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Trasa Orszaku Niebieskiego z placu Matejki. Orszak Niebieski też tradycyjnie wejdzie na płytę rynku jako pierwszy. Natomiast zmienia się trasa Orszaku Zielonego. Orszak Zielony będzie szedł z ulicy Konfederackiej, z Dębnik, przez Most Dębnicki, pod Kościół Świętej Anny i później na płytę rynku. Ta zmiana związana jest z tym, że bardzo cieszymy się, że do organizacji Orszaku dołączyli ojcowie salezjanie i właśnie ta trasa jest poprowadzona od jednej z ich placówek. Orszaki spotykają się na płycie rynku. Pierwszy, tak jak powiedziałem, wejdzie Orszak Niebieski, potem Orszak Zielony. Na końcu będą wszyscy czekać na Orszak z metropolitą krakowskim, Orszak Czerwony. I tam wszyscy oddamy pokłon świętej rodzinie. Bóg jest dla wszystkich, można rozwijać na różne sposoby. I myślę, że w tych 650 miastach to będzie na różne sposoby rozwijane, tak? Każdy po swojemu. Nam zależy na kilku rzeczach. Pamięć o tym, co dzieje się na wschodzie wśród chrześcijan. Często trudno przebić się do mediów w tym tragicznym wydarzeniu. Będziemy o tym wspominać na pewno publicznie. Bardzo zależy nam na tym, żeby Orszak przyciągał ludzi, którzy są letni, tak? Którzy nie znają Pana Boga, albo on gdzieś tam jest w tle, bo tak zostali wychowani, ale dzisiaj o nim nie pamiętają. Chcemy, żeby Orszak powodował, że ludzie działają, dają serce. Tak? A wszystko to, co się dzieje, co robimy z dobroci serca, co robimy dla innych, co robimy dla siebie, żeby dobrze się bawić, ale też dajemy komuś możliwość uczestniczenia w Orszaku. To jest dobre dzieło, a dobre dzieło to jest coś, co przybliża nas do Pana Boga. Cały pomysł zrodził się już dawno, myślę, że jakieś parę miesięcy temu, dlatego że w naszych szkołach, w naszych wspólnotach parafialnych jest organizowana kolęda misyjna. Kolęda misyjna, której celem było wyjście młodzieży po szkołach, do swoich klas, ale też na ulicę, bo niektóre nasze wspólnoty szkolne wychodzą na ulicę i głoszą Ewangelię, śpiewają kolędy na przystankach tramwajowych. To jest taka nowość. Niektóre nasze parafie organizują kolędę misyjną. I mówię tak, jeżeli powstała kolęda misyjna, to przyjdźmy z darem do Krakowa. Przynieśmy ten dar, idźmy w Orszaku do Dzieciątka Jezus i tam złóżmy swój dar, żeby to nie było takie tylko przejście się. Nie musi jakiś cel być, zawsze cel musi być. I złóżmy dar Dzieciątku w Krakowie. I wszystko było fajne, myślę, na początku miał być to orszak afrykański, a okazało się, że jest to orszak wschodni. I jeszcze lepiej nam to pasowało, bo to Pan Bóg tak sprawił. Dał nam orszak wschodni i tutaj związany był z czym? Z naszą modlitwą przede wszystkim, za tym, co my robimy dla Kościoła na wschodzie. Ludzie z Aleppo, Syrii prosili nas przede wszystkim o modlitwę, nie o pieniądze. Oczywiście myśmy też ich smogli pieniężmi, ale prosili nas przede wszystkim o modlitwę. Będziemy mieć okazję iść w orszaku wschodnim. Pójdzie z nami ikona, ta, która przedstawia męczenników chrześcijańskich, którzy oddają życie za Chrystusa, ale też będzie taka modlitwa, nasz trud, nasza praca, to wszystko, co wkładamy, chcemy złożyć jako nasz dar Dzieciątku dla uproszenia z jednej strony siły tym, którzy są prześladowani, drugie opamiętania tym, którzy prześladują. W tym roku już po raz szósty będziemy włączać się w Orszak Trzech Króli. Nasi wolontariusze i też nasi pracownicy, w sumie kilkaset osób, mamy nadzieję, że to będzie nawet 300 osób, będą obecni we wszystkich trzech orszakach. I prócz tego, że będziemy rozdawać korony i śpiewniki, więc można do nas zgłosić się po koronę, po śpiewnik orszakowy,
To rzeczywiście będziemy kwestować. Będziemy kwestować na prowadzenie mieszkań wspieranych dla bezdomnych pań, ale też dla bezdomnych rodzin, czy też dla rodzin zagrożonych tą bezdomnością. Ten cel zbiórki jest niezmienny od 6 lat, czyli po raz 6 będziemy kwestować na ten sam cel, dlatego że orszak jest też takim wydarzeniem rodzinnym. Jest dużo dzieci, są rodzice i też właśnie ten nasz projekt mieszkań wspieranych jest też rodzinny, bo przede wszystkim zależało nam na tym, żeby rodziny, które zagrożone są bezdomnością, znalazło takie schronienie, nie wylądowywało na przysłowiowej ulicy, czy też w schroniskach, tylko właśnie miały takie miejsce, gdzie mogą uzyskać schronienie na taki okres przejściowy, kiedy będą mogły sobie załatwić wszystkie problemy, które doprowadziły ich do takiego kryzysu mieszkaniowego i wystartować na nowo. To jest ogromnie wiele zupełnie rozmaitych, nieprawdopodobnie odległych od siebie środowisk. Czasem jest to urząd miasta, czasem jest to parafia, czasem jest to koło gospodyń wiejskich, czasem jest to wspólnota lokalna, czasem jest to szkoła, czasem jeszcze inne gremium, które stwierdza, że tak, że to jest dobry pomysł na to, żeby wyjść na ulicę i wspólnie razem świętować ten dzień. Włączają się w to miliony, zapraszamy kolejne miliony. To jest niezwykłe przedsięwzięcie, ponieważ do Pana Jezusa w żłóbku przyszli poganie. Każdego możemy zaprosić, aby poszedł razem z nami. Każdego możemy zaprosić, aby razem z nami świętował, śpiewał kolędy. To jest nie tylko wydarzenie religijne, ale też społeczne, towarzyskie, rodzinne. To jest czas bycia razem. Mało mamy takich momentów w naszym życiu, kiedy możemy wyjść na ulicę i w sposób pozytywny nie protestować przeciwko czemuś, nie głosować za kimś, tylko po prostu być ze sobą razem, cieszyć się swoją obecnością i dawać wyraz swojej radości. Cała ziemia dzisiaj śpiewa w narodzenia czas. Gwiazda niesie dziś posłanie, w głowie dzieci śpi. Będą światłem zapisane betlejemskie dni. Gwiazda srebrna patrzy, zrywa światu, daje znak. Cała ziemia dzisiaj śpiewa w narodzenia czas.